Od najmłodszych lat czułam chęć do rywalizacji, do startowania na scenie. Przede wszystkim lubiłam sprawdzać siebie i udowodnić, że jeżeli się coś zaplanuje, to można być w tym najlepszym. W liceum w klasie sportowej jako jedyna nie wybrałam siatkówki, tylko siłownię i tam zaczęła się moja pasja. Zawsze robiłam wszystko, by być jak najlepsza. Mimo tego, podczas startowania w swoim kraju na zawodach sylwetkowych, czułam się niedoceniona. Wyjazd na Mistrzostwa Świata i zdobycie brązowego medalu dodało mi skrzydeł. Odzyskałam pewność siebie. Moja ambicja stała się rzeczywistością.